Witam Państwa, Bartłomiej Zapała. Za tydzień radni Sejmiku Województwa decydować się będą o przyszłorocznych przychodach i wydatkach regionu świętokrzyskiego. Największe zagrożenie, czyli brak wpływów z janusiekowego, już odsunięte, ale trudno powiedzieć, że czeka nas spokojny rok. Malejące wpływy z podatków, deficyt sięgający prawie 70 milionów złotych i konieczność cięć, między innymi w jednostkach kultury. To wszystko pokazuje, że kryzys, którego skutki w skali kraju coraz mniej już są odczuwalne w regionie świętokrzyskim, wciąż doskwiera. Czy będzie można go zmieniać i przezwyciężać przy pomocy nowych środków z Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego? Tą sprawą zajmować się będziemy w dzisiejszym programie Bez Demagogii. W naszym studiu goście Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dobry wieczór, witam Państwa. Artur Gierada, poseł Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór Państwu. Krzysztof Słoń, senator Prawa i Sprawiedliwości. Witam Państwa. Sławomir Kopeciński, poseł Twojego Ruchu. Dobry wieczór. I Jacek Włosowicz, eurodeputowany Solidarnej Polski. Dobry wieczór. Rozpoczniemy od przypomnienia liczb, które znalazły się w projekcie uchwały, która będzie poddawana głosowaniu w przyszły poniedziałek. Dochody województwa świętokrzyskiego w 2014 roku mają wynieść prawie 620 milionów złotych i będą o ponad 43 miliony niższe niż w 2013 roku. Czytamy w projekcie uchwały budżetowej. W 400-stronicowym dokumencie zapisano, że wydatki budżetu województwa będą wyższe niż dochody o 70 milionów. Zarząd regionu zaznaczył, że skonstruowanie projektu budżetu na 2014 rok było niezwykle trudne. Wszystko przez znacznie niższe wpływy do budżetu z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Problemem było także zabezpieczenie środków na kontynuację zadań współfinansowanych ze środków europejskich. Sesja budżetowa odbędzie się po świętach, w poniedziałek 30 grudnia. I pierwsze pytanie do marszałka Kazimierza Kotowskiego. To będzie rok kryzysu. Właściwie patrząc na kalendarz i wybory, można powiedzieć, że radni powinni głosować nad budżetem, który daje dużo możliwości, rozdaje pieniądze. Tutaj konieczność cięć. Panie redaktorze, drodzy Państwo, budżet, nad którym pracuje samorząd, którego projekt 13 listopada przyjął zarząd, nad którym pochylały się komisje, nie możemy uznać za budżet kryzysu. Ale te 12,5% cięć, choćby w jednostkach kultury, pokazuje, że kryzys Panie redaktorze, jest. Albo konieczność mocnego zaciskania pasa. Nie możemy mówić tutaj o sukcesie, odtrambiać, że będziemy, że jest to budżet wielkiego rozwoju, wsparcia w całej rozciągłości działań, które obejmują swym zakresem, które obejmuje samorząd województwa. Niemniej jest to budżet realnych możliwości i szans. Jest to budżet, którym w dalszym ciągu chcemy zachować i utrzymać realizację zadań inwestycyjnych jako to działanie prorozwojowe, tych zadań w szczególności, które są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Ale pytam, panie marszałku, o ten kryzys, bo jeśli spojrzymy na przychody województwa oparte na podatkach odprowadzanych przez świętokrzyskich przedsiębiorców, to jeśli zakładamy, że one są niższe, to pokazuje, że polska gospodarka czy świętokrzyska gospodarka wciąż w kryzysie pozostaje. Panie redaktorze, tak, jest to odzwierciedlenie sytuacji samorządów. I nie tylko samorządu regionu, ale również samorządów gminnych i powiatowych. Nas to oczywiście nie pociesza w żaden sposób, że inni też mają trudności. Niemniej jednak staramy się, aby nie odbijało się to w sposób znaczący na obszarach, gdzie zahamowanie czy wyeliminowanie pewnych działań na pewien okres będzie skutkować przez następnych kilka czy kilkanaście lat dużymi następstwami. Poseł Artur Gierada, jak pan patrzy na te prace zarządu,
współtworzonego także przez Platformę Obywatelską. To na pewno nie jest łatwy budżet, ale ja mogę powiedzieć, że cieszę się z kilku rzeczy. Przede wszystkim, że nie jest to budżet, który wygląda, że miałby być budżetem wyborczym. Wiemy, że mamy w najbliższym okresie, w przyszłym roku wybory samorządowe i można zauważyć w niektórych samorządach rzeczywiście budżety, które pod te wybory są przygotowane. Tylko panie pośle, to może oznaczać, że naprawdę jest bardzo kiepsko, skoro nie mamy się czym pochwalić, czy wychodzimy do społeczeństwa z takim sygnałem, w tym roku, w roku wyborów zaciskamy pasa. Znaczy zaciskamy pasa, bo rzeczywiście budżet województwa w odróżnieniu choćby od budżetów gminnych, on jest bardzo jasno skorelowany z tym, co się dzieje w gospodarce ogólnej. Ja tutaj myślę, że tak naprawdę nawet współczynniki, które my dzisiaj zawieraliśmy, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy na przyszły rok, no według ostatnich danych Banku Światowego mogą być lepsze, bo już Bank Światowy mówi, że może być 2,8, prawda? To rzeczywiście są optymistyczne założenia z tego względu, że ostatni kwartał jest dosyć optymistyczne. Ja mam nadzieję, że być może również i staną zarząd województwa czy radni staną przed taką sytuacją, że tych pieniędzy będzie. Budżet województwa, to pokazuje praktyka, nowelizowany jest nawet kilkadziesiąt razy w ciągu roku. Tu nie ma z tym problemu i kiedy pojawią się dodatkowe pieniądze, to łatwo znaleźć miejsca, na które warto je wydatkować. Bez wątpienia. Ale jeśli jest to pesymistyczne założenie, czy pesymistyczna prognoza, to później także rozmachu nie będzie. Ja się cieszę przede wszystkim z dwóch rzeczy, że nie są zagrożone infrastrukturalne, czyli te prorozwojowe, można powiedzieć, inwestycje, bo trzeba powiedzieć, że one nawet procentowo, to jest chyba jeden z najwyższych odsetek w budżecie właśnie inwestycji prorozwojowych, infrastrukturę i to mówimy o drogach, mówimy również o kolei, a więc rzeczach, które na pewno są potrzebne z wielu względów temu województwu i jego atrakcyjności. I druga rzecz, że no, też jest założone niezwiększanie zatrudnienia i niezwiększanie płac, a więc to, co my robimy w tym momencie już jakby państwo, polityka rządu jest od 5 lat, to samorządy jakby wydawało się, że do tej pory tego nie dostrzegały, a teraz też rzeczywiście do tego typu cień zostały zmuszone i uważam, że to na pewno może wpłynąć również i na efektywność tej pracy wbrew. Krzysztof Słoń, jako były radny sejmiku, jak pan postrzega ten projekt, jak pan postrzega wyzwanie, przed którym stoi samorząd, nie tylko naszego regionu? Mnie trochę martwi to, że pieniądze, o których mówimy, że zostały wydane właściwie w 100%, pieniądze z Unii Europejskiej, nie przełożyły się na to, że te budżety kolejne są budżetami świadczącymi o tym, że województwo się rozwija pod względem chociażby podmiotów gospodarczych, które mogłyby wpłacać podatki. Ja chcę zwrócić uwagę, że te 43 miliony, które w tym roku są do zapisania mniej po stronie dochodów, to nie jest jakby przypadek. To jest kolejny rok, gdzie te dochody maleją. Przypominam, że budżet na 2013 był o ponad 60 milionów mniejszy od 2012 roku, a zatem te statystyki wskazują na to, że województwo w jakimś sensie się zwija. Bo ale brak to pokazują jest, także brak jest inne statystyki urodzeń. Zgadza od 19 się. Lat, spadająca liczba mieszkańców. Ale mnie przede wszystkim niepokoi tutaj to w kontekście ubytku, a właściwie niepowstawania nowych firm, takich propodatkowych, które mogłyby ten budżet województwa zasilać. A druga sprawa to też czekające nas wydatki. Do końca nie wiem, jaka będzie sytuacja służby zdrowia, która może tak naprawdę jeszcze bardziej pociągnąć budżet województwa. Polskie prawo nakazuje przejmowanie zobowiązań. Dokładnie tak. Martwi mnie wielki projekt Świętokrzyskie, też, na który jest przewidziane dużo środków i też nie wiem, jak to będzie realizowane przy dosyć niepewnej również kondycji budżetu państwa. Nie wiadomo, jak to będzie jeszcze z tymi udziałami naszego województwa w budżecie państwa. Czy rzeczywiście będziemy mogli liczyć na to, co minister Rostowski wcześniej, teraz minister Szczurek pozwala nam zapisać po stronie dochodów. A zatem jest to trudny budżet i na pewno też nie można go uznać jako budżet prorozwojowy, a raczej jako budżet na przetrzymanie 2014 Sławomir roku. Sławomir Kopyciński, co pan postrzega po stronie pozytywów, co po stronie negatywów tego projektu? Po stronie pozytywów niewątpliwie budowę mostów po łańcu. To jest inwestycja, na którą czekaliśmy od wielu, wielu lat i to zasługuje na pochwałę, że w końcu z tą inwestycją ruszamy. Natomiast więcej pozytywów w tym budżecie niestety nie dostrzegam. To jest tak naprawdę wypadkowa błędów ze wszystkich poprzednich lat. Tu pan senator słusznie zauważył, że pieniądze z Unii Europejskiej zostały wykorzystane nieefektywnie. Gdyby były wykorzystane efektywnie,
to w województwie świętokrzyskim powstawałyby nowe firmy, a mamy tendencję odwrotną. Tylko, że samorząd województwa nawet jako instytucja, która pośredniczy w wydatkowaniu tych pieniędzy, nie do końca jest odpowiedzialna za skutki. Ciśnienie kreowane także przez samorządy, przez mieszkańców było duże, by poprawiać infrastrukturę, ale to zarząd ściekowo-kanalizacyjną. Te zapóźnienia sięgały kilkudziesięciu lat i one nie od razu przekładają się także na efekty gospodarcze. Ale to zarząd województwa podejmuje decyzje w zakresie dofinansowania poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych i trzeba powiedzieć, że po prostu te decyzje były nietrafione. No, gdyby było inaczej, nie mielibyśmy spadków z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie byłoby spadku z podatku dochodowego od osób prawnych, ta tendencja wyglądałaby zupełnie inaczej. No, faktycznie jest tak, że w jakimś sensie województwo świętokrzyskie się zwija i pewnie kolejny rok będzie coraz gorszy, bo warto przecież dodać, że ten budżet zawiera również taką pozycję jak deficyt. To jest nieustające po raz kolejny zadłużanie województwa świętokrzyskiego, rolowanie nie do końca, panie pośle, po raz kolejny, bo patrząc na dochody realizowane w tym roku, była nadwyżka budżetowa prawie 60 milionów złotych z lat poprzednich. To 2013 rok był tym pierwszym rokiem, w którym województwo musiało zaciągać kredyt. 100 milionów to duża kwota, 2014, więc to będzie kolejnym drugim. Zobaczymy, jak będzie w 2015, ale jakby pozytywów czy jaskółek takich nie widać na niebie, że nagle coś się zmieni na lepsze. To, czego nam przede wszystkim brakuje, to innej polityki inwestycyjnej. Nie tylko inwestycji w infrastrukturę, bo ona jest potrzebna, ale przede wszystkim inwestycji w miejsca pracy. Dokąd w województwie świętokrzyskim nie będzie przebywać miejsc pracy, ta obecny stan będzie się tylko i wyłącznie pogłębiał, bo skąd się bierze spadek liczby mieszkańców województwa świętokrzyskiego? Nie tylko dlatego, że się nas mniej rodzi, tylko dlatego, że ludzie z województwa świętokrzyskiego uciekają, wyjeżdżają za chlebem do innych ościennych miast, wyjeżdżają do Krakowa. Ale to samo dzieje się także z wieloma firmami, które prowadzą swoją działalność na terenie regionu świętokrzyskiego, a rejestrują się w Warszawie i wtedy podatek trafia do województwa mazowieckiego. A no właśnie, jest pytanie, a dlaczego województwo świętokrzyskie nie stworzy zachęt dla tych przedsiębiorców, żeby tu chcieli rejestrować swoje firmy, żeby tu rejestrowali na przykład swój tabor samochodowy? Przecież to jest możliwe. Wystarczy tylko zmienić myślenie. Myślenie urzędnicze na myślenie biznesowe. I tak robią inne miasta, które właśnie różnego typu ulgami zachęcają przedsiębiorców do tego, aby u nich rejestrowali firmy. Ale w sprawie rejestracji mimo samochodów tego, to budżet samorządu województwa świętokrzyskiego jest bezradny, bo to nie jest jego kompetencja, Kielce, panie pośle. A jeżeli byśmy spojrzeli na Kielce, miasto Kielce, no to jednak bezradny nie jest. A były przypadki, gdzie samochody, które poruszają się w Kielcach, były rejestrowane w Jędrzejowie, bo po prostu tam było taniej. No, ale to też na szczęście obszar naszego województwa. Jacek Włosowicz, Solidarna Polska. Ostatnie zdanie. Jedno jest krótko, pewne. Panie pośle. Na pewno nie zabraknie pieniędzy na wypłaty dla armii urzędników, bo przyznam, że ilość osób zatrudnionych w administracji sejmiku przekroczyła granicę absurdu. Jacek Włosowicz. Panie redaktorze, proszę państwa, budżet zawsze jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje i jaki jest pomysł. Ten budżet pokazuje, nie tylko ten, ale i poprzednie, pokazują, że nie mamy pomysłu na województwo świętokrzyskie. Mówię nie mamy, no, jako politycy, jak tu jesteśmy, natomiast za te ostatnie ponad sześć lat, no, odpowiada koalicja, która nie tylko rządzi w województwie, ale i rządzi... Ale w tej koalicji były przez 4 lata także Prawo i Sprawiedliwość, które pan kiedyś współtworzył. Więc można powiedzieć w tej chwili, czy patrząc w perspektywie 10-letniej, no to poza twoim ruchem wszystkie formacje brały odpowiedzialność za rozwój województwa. Dobrze, że pan wspomniał o tym, bo jak pan pamięta i sądzę, że państwo pamiętają wtedy, gdy Prawo i Sprawiedliwość współtworzyło koalicję, a ja też byłem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, był taki okres, gdzie do województwa świętokrzyskiego zaczęło spływać więcej pieniędzy. Mieliśmy więcej inwestycji. Te, które teraz powstały, które są otwarte odcinki dróg, to miały początek wtedy. O tym nie zapominajmy. No, dokumentacja była przygotowywana jeszcze w poprzednim czasie. Pieniądze dawała Unia Europejska, a nie Prawo i Sprawiedliwość czy inna partia. Panie redaktorze, także musimy pamiętać. Ale na inne odcinki, które nie powstały, dokumentacja była, jak na przykład mój ulubiony odcinek od południowych granic województwa wraz z obwodnicą Morawicy i do tej pory dokumentacja już się niedługo straci swoją ważność, ale inwestycji jak nie było, tak nie ma. Nawet tych 700 metrów, które były... No ale to jest droga krajowa i nie może być realizowana ze środków budżetu województwa, czy nie ma kategorii drogi wojewódzkiej. Ale rozmawialiśmy o projektach, które można było, które się
jakby przedawniły czy nie. Natomiast co chciałem powiedzieć? Trzeba mieć na wszystko pomysł. Trzeba mieć pomysł na kraj, trzeba mieć pomysł na województwo. My nie wiemy, jakim chcemy być krajem. Co my chcemy robić? Jakie ma być nasze miejsce w Europie? Ja wiem, pan mówi za siebie, bo ja wiem. W Unii Europejskiej, ale mówię teraz ogólnie jako województwo świętokrzyskie jako też to polityk niby wie. Zapytajmy, są eksperci Banku Światowego, którzy przyjeżdżają do regionu i w tej chwili takie modne określenie smart specialization, prawda? Tak, szukamy tych mądrych specjalności czy specjalizacji dla województwa świętokrzyskiego. Zanim przejdziemy troszeczkę do przodu, chciałbym się tylko dosłownie dwoma zdaniami odnieść tu do wypowiedzi panów. No ja rozumiem, że panowie widzą to z innej strony i zawsze, ale myślę, że wypowiadając te stwierdzenia też dajecie nam do myślenia bardzo wiele. Wszyscy jesteśmy tak samo zatroskani. Moi drodzy, tego regionu, nie możemy powiedzieć wprost, że jedynym pozytywem z tego ostatniego okresu działania, funkcjonowania, inwestowania środków unijnych to jest tylko most w Połańcu. Tak, to jest otwarcie drogi, że tak powiem, na wschód, to jest wyjście w nowy okres poprzez nawiązanie już współpracy z drugim regionem, to jest nawiązanie do tego zadania, jakim jest skomunikowanie regionu na zewnątrz. Mówimy chociażby o prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego wyrażał pogląd, że krowy będą z jednej strony tym nowym mostem przechodzić na drugą stronę Wisły. No ale panie redaktorze, ci co mieszkają w Połańcu, w Staszowie mogą mówić to samo o Ostrowcu, że po co tam jest obwodnica, droga krajowa, skoro tam miejsc pracy jest coraz mniej. No ale to są takie, że tak powiem, przegadywania się. Myślę, że ważnym jest również to, co robimy w obszarze budowy sieci internetu szerokopasmowego. To jest zadanie za ponad 200 milionów złotych. To również popycha nas do przodu i idziemy w miarę dobrym kierunku. Plus tylko czy pozostałe widzimy dobrze te kierunki, czy rzeczywiście można powiedzieć działania te, panie o charakterze infrastrukturalnym, tak, mogą powodować, że ten się dochód będzie kreowany przez przedsiębiorstwa według takiej normalnej, zdrowej to, zasady. Ale to, co zostało zdiagnozowane w strategii aktualizowanej na lata 2014-2020, zdiagnozowano te przyczyny, które mówią o naszej reakcji na sytuację międzynarodową czy na krajową, lokalizacja określonych zakładów, określonych obszarów działania. Te pozostałości, które mamy na północy województwa po dawnym przemyśle. To wszystko wymaga ujęcia i znalezienia dla tego miejsca w tej perspektywie. I, panie marszałku, czy i tu nawiązać chcę do tego, co pan mówił. Potraktujmy to, że ten okres 2007-2013, gdzie mówiliśmy, że chcemy zachować tą zasadę w miarę zrównoważonego rozwoju, gdzie każdy samorząd mógł nadrobić te zaniedbania czy te braki w infrastrukturze przede wszystkim, w oświacie. Mówimy również o służbie zdrowia i wiemy, że co nam grozi w tym obszarze jeszcze, ale zastanówmy się, co groziłoby nam, gdybyśmy nie zainwestowali w te nasze szpitale wojewódzkie czy powiatowe. Dobrze, panie marszałku. I teraz Bank Światowy. A, proszę. W Czerwoną Górę już zainwestowaliście, może o tym? Zawsze, kiedy się czyni pewne działania, można popełnić to przypomnijmy naszym widzom przykład inwestycji na wesele operacyjne, które długo nie mogły znaleźć żadnego pomysłu na zagospodarowanie. Zgadza się, ale jeszcze rozwiązania jesteśmy i idziemy do przodu. Ale panie marszałku, dojdźmy do tego, ale chciałbym skończyć właśnie krótko, tutaj bardzo o naszym proszę wyjściu do przodu. Uzupełnieniem do aktualizowanej strategii i do regionalnego programu operacyjnego jest regionalna strategia innowacji, czyli określenie, znalezienie, doprecyzowanie specjalizacji. Czy do tych dokumentów będziemy mogli dopasować nową perspektywę Unii Europejskiej, nowe środki, ten ponad 1,2 miliarda tak milionów, które trafi jestem do regionu świętokrzyskiego? Że tak, bo zakończyła się okres konsultacji 16 grudnia. Przedsiębiorcy wyrażają obawę, że zbyt mało środków będzie kierowanych mimo wszystko, mimo tego nastawienia całej Unii Europejskiej na
działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, że zbyt mało tych pieniędzy trafi bezpośrednio do przedsiębiorstw? Panie redaktorze, staramy się, aby z jednej strony dlatego potrzebne nam były te konsultacje, żebyśmy znali oceny, znali wypowiedzi, znali sugestie. My prosimy o podpowiedzi. Z drugiej strony proszę nas zrozumieć również, że przygotowując dokument do rozmów z Komisją Europejską, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, nie możemy przekraczać pewnych granic w pewnych obszarach. Tak? Tak jak wiemy, że przy tym dwufunduszowym programie, który teraz będzie, 70% środków ma być przeznaczone na infrastrukturę, czyli te działania twarde od 1 do 7, a 30% na działania finansowane z Tylko czy te działania infrastrukturalne stworzą dobry klimat dla przedsiębiorców, którzy swoimi już operacyjnymi działaniami stricte gospodarczymi będą mogli rozwijać dochód województwa świętokrzyskiego, bo nikt nie oczekuje, że czy miejsca pracy będą kreowane przez samorząd, czy że pieniądze będą wypracowane przez samorząd, tylko stwórzmy dobre warunki dla przedsiębiorców. Atmosferę, stwarzać warunki, sugerować, ale nie jesteśmy odpowiedzialni, czy nie możemy w dalszym ciągu wpływać na to, co dzieje się na terenie gmin czy powiatów. I Artur, tu dochodzimy do następnego kwestii. Musiałbym mówić pan do końca naszego programu. Pozwólmy także naszym gościom z konkurencyjnych partii politycznych, Artur Gierada. Czy to nowe spojrzenie na środki europejskie, patrząc z perspektywy europejskiej, krajowej i regionalnej, pozwoli przezwyciężyć te słabe strony, na które wskazaliśmy? Zależy to przede wszystkim tylko od nas i nie możemy tutaj mówić, że zależy to tylko od marszałka województwa czy zarządu województwa, ale również od reszty samorządów. Bo przypomnę, że marszałek województwa wbrew pozorom to ma tylko część instrumentów polityki proinwestycyjnej i to część tak zwanej skali makro. On oczywiście tworzy programy strategiczne, diagnozuje to, co w jakiej części województwa jest problemem. No ale te środki problemem. Są bardzo duże, panie pośle, patrząc na te skromne możliwości konkurowania choćby świętokrzyskich przedsiębiorców, to ta pula marszałkowska jest pieniędzmi najbardziej dostępnymi dla regionu. Bo tworzy programy i może również kierować strumień pieniędzy na dane projekty, tak? I kiedy zobaczymy, nawet dużo mówimy często o innowacyjności. Województwo świętokrzyskie jak skorzystało z innowacyjności? Okazuje się, że no jesteśmy niestety na szarym końcu. Ale pytanie dlaczego? Dlatego z tego względu, że innowacyjność to nie przeprowadzają urzędnicy, to przeprowadzają przede wszystkim przedsiębiorcy i to często, szczerze mówiąc, jeśli chodzi o większe kwoty, ci większy przedsiębiorcy. My o tych przedsiębiorców od dawien dawna w województwie świętokrzyskim nie zabiegamy i to jest jasne. Marszałek patrząc, czy zarząd województwa, radni sejmiku, patrząc na pewnego rodzaju strategii, przygotowując te programy, również wiedzą, gdzie jaka infrastruktura jest potrzebna, gdzie jakie programy skierować, gdzie ile pieniędzy, ale tak naprawdę je do końca mogą wykorzystywać gminy, bo to gmina jest podstawową jednostką, która ma masę polityków, instrumentów polityki proinwestycyjnej. O tym tydzień temu państwo dyskutowaliście w regionie świętokrzyskim. Czy jest najmniej atrakcyjny dla inwestorów, patrząc w skali całego kraju. Że często nawet możemy tylko wymienić na palcach jednej ręki choćby samorządowców, którzy przygotowują grunty pod inwestycje w naszym województwie. Tak? Ja przypomnę, chociaż wciąż jest bardzo daleko od idealnego. Też jakby takiej korelacji współpracy samorządu województwa z samorządami gminnymi, to ja przypominam taką rezerwę wykonania, którą mieliśmy za dobre absorpcje środków unijnych, kiedy nasz zarząd chciał przekazać na służbę zdrowia te pieniądze i wtedy Komisja Europejska zaprotestowała i powiedziała nie, musicie oddać. Ale to był cel także, można powiedzieć, potrzebny, bo chodziło o budowę szpitalika dziecięcego w Kielcach. Zawsze są cele potrzebne. Jest rzeczywiście kwestia. Okazało się, że pieniądze inne się znalazły na szpitalik, a na szczęście tamte pieniądze, między innymi na przykład gmina Końskie z nich korzysta, te grunty kupuje i uzbraja scala. Tak? To są pierwsze tak naprawdę jaskółki tej polityki, którą już inne samorządy prowadzą od dawien dawna. Jeśli czy przedstawimy te zwrotnice w tę stronę, by te priorytety były mocniej widoczne w nowej perspektywie. Ja w to głęboko wierzę, bo choćby audycja tydzień temu, czy dzisiejsza tutaj w telewizji też pokazuje, że my rzeczywiście zaczynamy o tym rozmawiać. Ja często o tym mówiłem już dawno, ale czasami miałem wrażenie, że w polityce wszyscy na mnie patrzyli z wielkim zdziwieniem. Jak mówisz o rzeczach, które jakby do ludzi nie docierają, bo do ludzi bardziej dociera, czy im się postawi basen, czy się da pieniądze na zawodowy klub sportowy, czy na inne rzeczy, a nie na to, co tak naprawdę jest najbardziej potrzebne, a więc budowanie konkurencyjności. To, o czym mówił poseł Kopyciński,
ludzie stąd wyjeżdżają, bo nie mają pracy. I tak naprawdę inną działalnością niż ta, o której mówimy, czyli współpraca poprzez takie strategie i później praca samych samorządów, tych inwestorów tutaj nie ściągniemy. Województwo nie powinno być inwestorem. Powinno być tylko roztropnym dystrybutorem, ale jednocześnie kreatorem środków unijnych. Wydaje mi się, że tak nie było w ostatniej perspektywie i tego budżetu na 2014 rok nie możemy rozpatrywać w oderwaniu od budżetów gmin. Ale to winiłby Pan też Prawo i Sprawiedliwość za ten czas do 2010 roku? Panie redaktorze, spadek dochodów obserwujemy od 2-3 lat, taki bardzo dramatyczny. Dowód skutek kryzysu. No, kryzysu natomiast już podobno nie ma. Wydawania natomiast, środków ale proszę, proszę skończył myśl o tych samorządach roku. Jako partnerach, bo w tej chwili konsultujemy założenia nowej perspektywy i okazuje się, że szukamy partnerów w samorządach. To szukanie może być coraz bardziej nerwowe, dlatego że samorządy są że coraz samorządy mocniej zadłużone i coraz będą bardzo będą zadłużone, bo no, było coś takiego, co można powiedzieć było odzwierciedleniem przysłowia, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. No, niestety samorząd województwa w gminach i w powiatach nie pościelił sobie tak jak trzeba. Dlatego, że był hura, no, można hura, powiedzieć bardzo mocno widowiskowo, kilka hura, basenów, był hura optymizm na wydawanie pieniędzy, było oczekiwanie, żeby, było oczekiwanie na to, żeby samorządy robiły takie właśnie fajerwerki, potrzebne oczywiście, ale nie na tym etapie rozwoju. Na tym etapie rozwoju powinny być inwestycje w rozwój i infrastruktury, ale też rozwój przedsiębiorstw, rozwój inicjatywy gospodarczej wśród obywateli. No ale wstęgi przecinało się wygodnie wszystkim politykom także. Nie wszyscy otwieranie trzymali jednak nożyczki i mieścili się w kadrze. To trzeba pamiętać o tym. Kadrze telewizora. Tutaj zwykle są szerokie kadry stosowane. To chyba się zacięły akurat tych osób, te nastawy. Ale wracając do sprawy. Z tej możliwości jest zawsze było dużo. To mile widziane, żeby samorządy robiły takie inwestycje. Dlatego może być problem, żeby ten ponad miliard, którym się cieszymy, na nową perspektywę można było wydać. Bo raz, że Unia Europejska zmieniła nieco swoje oczekiwania co do wydawanych pieniędzy, a dwa, że my nie mamy tego zaplecza z poprzedniej perspektywy, która się właśnie kończy. Sławomir Kopeciński. My przed wejściem tutaj do studia z panem posłem Gieradą rozmawialiśmy o bezrobociu, bo tak się składa, że w sensie to wszystkim ten problem dotyczy zwłaszcza ludzi młodych, a to jest nam bardzo bliska sprawa. I powiem tak, powiedzmy o konkretnym przykładzie. Przyjeżdża do województwa świętokrzyskiego prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicepremier gospodarki, pan Piechociński. Mówi, że szuka terenu pod montownię Volkswagena. A później oświadcza, że oczywiście ta montownia w Polsce powstanie, ale nie w Świętokrzyskim. Ja się pytam, dlaczego nie w Świętokrzyskim? Co, od nie mamy terenów, nie mamy miejsc pracy? Podobno ten inwestor szuka tej Ale może jest tak, że po prostu marszałek województwa świętokrzyskiego czy zarząd jest mało skuteczny w realizowaniu interesu województwa świętokrzyskiego. Ale otwierana była na wiosnę duża przestrzeń w Połańcu. Marszałek jest z PSL-u. No to co, my w województwie świętokrzyskim, nie wiem, jesteśmy kulawi, nie potrafimy przygotować terenu inwestycyjnego, stworzyć odpowiednich ulg dla takiego przedsiębiorcy. No miejsca Volkswagena poskładać. No w czym jesteśmy gorsi? W tym, że my, czy marszałek i zarząd uprawiają inną politykę. Zamiast szukać inwestorów, zamiast robić biznes, to tak, imprezy wigilijne, dożynki, kartki z podpisem Alleluja na święta. No tak wygląda zarządzanie tym województwem. Tak się rządzić nie da. Ale to są działania wizerunkowe, obok nich podejmowane jest cały szereg innych działań. A czy widzimy coś oprócz wizerunku? Panie redaktorze, ja jestem wiernym słuchaczem Radia Kielce. I z tego radia jedyne, co się wylewa, to są reklamy. Reklamy pana marszałka, wicemarszałka, członka zarządu, wicewojewody i tak dalej. Reklamują jakieś programy. Ale zabezpieczcie programy środki unijne, dla mediów publicznych na poziomie nazwiska. Sejmu i a ja bym wprowadźcie zakaz usłyszeć, że reklam, ja marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas, załatwiłem nie będzie potrzebowało fabrykę wtedy w Kielcach, montownię. Prosić o reklamę. No ale o to chodzi, są różni politycy. Polityka ocenia się po tym, czy jest skuteczny. Ja tej skuteczności w całym tym zarządzie nie widzę i powiem, że... Ale ta skuteczność będzie oceniana przez obywateli jesienią przyszłego roku, panie pośle, bo będziemy mieli wybory. No i mam nadzieję, że ludzie ocenią to nie poprzez pryzmat imprez dożynkowych, tylko ocenią to przez pryzmat miejsc pracy, bezrobocia, inwestycji infrastrukturalnych i tak dalej. To jest prawdziwa miara oceny. Panie pośle, jak pan dobrze wie, nieraz żeśmy zaćwiczyli, że lepiej dać troszeczkę na dożynki i się ma wtedy większe prawdopodobieństwo wyboru. To by się tu zgadzało. Natomiast to, co,
to, co panowie wcześniej mówiliście, że może już mamy grunty. Ale ja jako menadżer Volkswagena nie zainwestowałbym tu nawet, gdyby były grunty. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś tutaj zmontuję, wyprodukuję, to stąd nie wywiozę. Dlaczego? Dlatego, ale za to województwo świętokrzyskie nie jest odpowiedzialne, bo tutaj dotykamy polityki transportowej, która jest realizowana na poziomie kraju. Tak, dlatego działania zarówno samorządu na szczeblu wojewódzkim, jak i działania centralne powinny być spójne, powinny być komplementarne. Takiego politycznego komfortu, jaki obecnie mają rządzący, czyli po prostu w znakomitej większości sejmików rządzą te same koalicje, które rządzą na poziomie kraju, od wielu lat się to nie zmienia, nie mają, więc nie widzę bardzo powodu, dlaczego by można tego nie zrobić. Ja pytam w różnych miejscach, czy w Europie, czy poza Europą jestem i pytam, czy bylibyście zainteresowani. A gdzie to jest? Mówię pomiędzy Warszawą a Kielcami. No to czasem sprawdzamy na mapach komputerowych. No tak, ale tam jest lotnisko, no nie ma. To jak tam dojechać? No mówię, no tutaj jest pociąg, samolot. Pociąg to ile tam się jedzie? No ja mówię tak z 2 godziny z Warszawy 50. O, to liczą szybko, z 800 kilometrów będzie. 30. Ja mówię, no nie 800, tylko 180. No jak to jest możliwe? To jakiś fenomen. To powoduje ta sytuacja ostatnich lat. Działanie polityki krajowej, transeuropejskich sieci transportowych, a nie tego czy innego samorządu. To jest akurat rzecz, którą myślę, że zauważamy wszyscy, także mieszkańcy regionu świętokrzyskiego. Na pewno, natomiast jest część dróg, za które jest odpowiedzialny samorząd i nie tylko dróg, bo to nie tylko jedna część infrastruktury. Natomiast my sądzę, że w ostatnich latach widzimy, że potrafimy się bawić, potrafimy wieńce dożynkowe robić, potrafimy inwestować nawet w różnego... Do kropki, panie pośle. Mamy piękny, według mnie, symbolem naszego województwa obecnie jest piękny płot naokoło skansenu w Tokarni. Tylko obawiam się, że jeszcze 2-3 lata i ten płot powinniśmy przestawić stamtąd na granicę naszego województwa, bo przy takich rządach będziemy, całe województwo nasze zostanie skansenem. Pocieszę pana, że pozostawmy temat finansów i rozwoju województwa świętokrzyskiego, a skupmy się jeszcze przez kilka minut na wyzwanie, które bardzo mocno stanęło w tej chwili przed rządem, a dokładnie mówiąc przed ministrem zdrowia Bartoszem Arłukowiczem. Nerwy, chaos, dezorientacja. Tak było tydzień temu w jednej z kieleckich przychodni. Jakiś pan tu leżał, zemdlał, było kupę ludzi, rejwach się zrobił, okna otwierajcie. Żeby to w XXI wieku tak stać do lekarza w takich kolejkach na zabiegi, to jest po prostu niedopuszczalne. Aby zapisać się na zabiegi do fizjoterapeuty, pacjenci musieli odstać nawet kilka godzin. Nie wszyscy załapali się na wizytę u specjalisty, bo już w pierwszym dniu zapisów wszystkie terminy na 2014 rok zostały zajęte. Do lekarzy specjalistów w Kielcach trzeba czekać kilka miesięcy, a nawet lat. Dla przykładu, do kardiologa, urologa czy endokrynologa trzeba zapisać się rok wcześniej, do ortodonty nawet 3 lata wcześniej. Kolejki do lekarzy ma skrócić minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Premier dał mu na to 3 miesiące. Mówiąc dosadnie, Bartosz Arłukowicz, gdyby chciał w ciągu 3 miesięcy umówić się ze specjalistą, żeby porozmawiać o problemie, to tego czasu by nie starczyło. To jest w ogóle zadanie do wykonania? Jest to zadanie do wykonania i w służbie zdrowia w zeszłej kadencji, w tej naprawdę udało się zrobić wiele. Przede wszystkim zatrzymać zadłużenie szpitali. No nie strajkujemy już dzisiaj czy lekarze, czy pielęgniarki. Większa ilość leków refundowanych poprzez zmianę ustawy refundacyjnej. Wprowadzenie w końcu dzisiaj systemu EWOŚ, który niedługo zacznie funkcjonować. Ale jedna rzecz, której rzeczywiście wszyscy się wstydzimy, ja się wstydzę również osobiście jako polityk, to między innymi właśnie kolejki do specjalistów. Kolejki się wydłużyły. Kolejki się wydłużyły i minister Arłukowicz
Adamkowicz oczywiście jest już na finiszu ustaw, odpowiednich ustaw, które w zupełnie inny sposób trochę zmienią funkcjonowanie służby zdrowia i mam nadzieję, że będzie to skuteczne, bo kolejki one zawsze... projekty w ciągu tych 3 miesięcy właśnie, tak, bo patrząc jeszcze na debatę sejmową, na debatę społeczną, tak, to trudno oczekiwać, by efekty pojawiły się po 3 miesiącach. W przeciągu 1 kwartału będą te wszystkie ustawy w Sejmie. Na razie eksperci ministerialni na nich pracowali. Już część z nich jest w KPRM, a więc w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Mam nadzieję, że również będzie można liczyć na opozycję, że wprowadzimy tutaj rzeczywiście w końcu rzetelne prawo takie, które... No to zapytajmy, czy będzie można liczyć w tej sprawie na opozycję. To jest problem, który nie ma barw politycznych, bo w kolejkach stoją wyborcy wszystkich partii. Można liczyć na opozycję. Oczywiście złożymy wniosek o odwołanie ministra Arłukowicza wcześniej. Natomiast pytał pan, gdzie zdąży pan minister Arłukowicz, z kim porozmawiać, z jakim specjalistą. Otóż według NIK-u zdążyłby dostać się na oddział neurologiczno-chirurgiczny, bo NIK sprawdził, że trzeba tam czekać 82 dni, czyli zmieściłby się w 3 miesiącach. Ale poważnie, to premier mówił nawet o kolejkach do podstawowej opieki, z którą nie jest tak źle. Natomiast najgorzej jest w Polsce z tą opieką specjalistyczną, z kolejkami na zabiegi, bo też NIK tutaj podał dramatyczne informacje, że na przykład operacja zaćmy w 2010 ale roku... Ale znamy 344... treść tego raportu, nie no musimy właśnie, jej ale przywoływać, jaka może być recepta, panie senatorze. Pan premier chciał tylko pogrozić panu ministrowi. Oczywiście zgodził się na odwołanie prezes Bachciarz, bo nie miał innego wyjścia. Oczywiście to był taki konflikt bardziej ambicjonalny, bo minister Arłukowicz został przez panią prezes podany do sądu o to, żeby... Ale nawet Bartosz Arłukowicz przyznaje, że to nie prezes Pachciarz jest odpowiedzialna za kolejki do lekarzy. No to dobrze, no to więc nie powinien jej odwoływać i nie szukać w niej akurat winy za fatalną kondycję służby zdrowia. Ja myślę, że nie zdąży przez 3 miesiące, tak jak nie zdąży przez te 2 lata, bo bałagan, jaki pozostawiła obecna marszałek Sejmu, pani Ewa Kopacz, w ustawach leczniczych, jest tak duży, że nie da się tego w 3 miesiące zrobić. I te kolejki na pewno nie znikną i wtedy pan premier będzie miał alibi do tego, żeby wreszcie odwołać pana ministra. Sławomir Kopeciński. I nie kupować kwiatów wtedy, gdyby udało się go uratować po kolejnym wotum nieufności. Sławomir Kopeciński. Jeżeli w ciągu jednego dnia wykorzystano limit na cały rok, no to oczywistym jest, że limity są za małe. Po prostu limity są za małe. Te usługi są źle kontraktowane. To po pierwsze. Po drugie, mamy za mało specjalistów. Też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, bo są specjaliści, gdzie nawet prywatnie trzeba czekać w wielomiesięcznych kolejkach. Ale jest też sprawa trzecia, bardzo wstydliwa, o której rzadko się mówi. I akurat w tej sprawie liczyłem na ministra Arłukowicza, że ją rozwiąże. Że niestety w interesie wielu lekarzy jest to, żeby te kolejki były. Bo nie dostanę się państwowo, jakie mam wyjście? Muszę iść prywatnie, muszę zapłacić, bo nie ma nic cenniejszego od zdrowia. I ostatnią złotówkę się wtedy z portfela wyjmuje i prywatnie niestety... czy stety z takiej usługi. Ale lekarze mówią, świadczymy tyle usług, ile zakontraktuje u nas Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie świadczymy tych usług charytatywnie i dlatego, też trudno tego od nich wymagać. Dlatego w pierwszym zdaniu powiedziałem, że mamy za mało specjalistów i że mamy źle zakontraktowane usługi, gdzie indziej powinny być rozłożone akcenty. Być może pieniędzy w systemie jest za mało. To też trzeba o tym powiedzieć. Ale przecież był znakomity pomysł na uzdrowienie tej sytuacji i mówił o tym i Prawo i Sprawiedliwość, i Twój Ruch, i wspominał nieobecny Sojusz Lewicy Demokratycznej, likwidacja NFZ-u, zmiana, bo jest tam potrzebna głęboka reforma. Inaczej to jest przesypywanie z pustej kieszeni Jacek do Włosowicz. Pustej kieszeni i pacjentom na pewno lepiej nie będzie. A Arłukowicz musi odejść, bo po prostu się nie sprawdził. 6 lat dla niej oczu. Pamiętamy 2 lata temu, w jakiej okolicznościach pan poseł Arłukowicz został panem ministrem. Była to swego rodzaju zapłata za transfer polityczny, który wtedy nastąpił. Sądzę, że pan poseł Arłukowicz nie był przygotowany do tego stanowiska. Zresztą jego poglądy na temat służby zdrowia były całkowicie inne od tego, jakie miał w programie pan premier.
Dwa lata pokazuje, że rzeczywiście sobie nie umie poradzić na tym stanowisku. Poprzednie 4 lata rządów pani obecnej marszałek, jak panowie wcześniej mówiliście, też nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Tylko to są oceny polityczne, czy one mogą przenieść się na poprawę sytuacji pacjentów, bo pacjentom polityka może po prostu nie przeszkadzać, czy może ich w ogóle nie interesować. Ich interesuje to, czy mogą liczyć na Politycy powinni podejmować decyzje. Powinni, po pierwsze, jeżeli pan Arłukowicz nie był przygotowany do tego, po co zabierał to brał to stanowisko, po drugie, mógł stworzyć rzeczywiście zespół ludzi, którzy potrafią sobie poradzić z tymi problemami. Nie poradzili sobie i teraz w 3 miesiącach na pewno sobie nie poradzą. A jedyna rzecz, która by nam mogła poprawić nastroje, to tylko to, że jutro w czasie Wigilii, jak będziemy sobie gorąco życzyli zdrowia, to może to nam pomoże. Zdanie Krzysztof Słoń dosłownie. Przez 2 lata minister Arłukowicz nie powołał Agencji Taryfikacji Świadczeń, bardzo istotnego gremium. To jak sobie wyobrażamy, że przez 3 miesiące usunie kolejki? Kazimierz Kotowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dla mieszkańców uważam i dla organów prowadzących szpitale, przychodnie, jest najważniejsze, aby urealnić i wycenić procedury medyczne. Jestem przekonany, bo przecież przez wiele lat jako samorządowiec z tym miałem do czynienia. Dokąd nie zapewnimy określonych środków, nie wycenimy procedur, nie zlikwidujemy w jakiś sposób nadwykonań i ciągłych utarczek walki o te pieniądze, wyrywania sobie tych pieniędzy, dotąd będziemy ciągle mówić o bardzo trudnej sytuacji. Wypada mi wierzyć, że te zmiany nastąpią i one będą akceptowane. A nam wypada życzyć, by akurat to oczekiwanie się spełniło, bo będzie to oczekiwanie wszystkich nas, mieszkańców, nie tylko województwa świętokrzyskiego, wyborców wszystkich partii. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Gościli w nim Kazimierz Kotowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Artur Gierada z Platformy. Dziękuję, zdrowych, wesołych i pogodnych świąt. Krzysztof Słoń z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, życzę optymizmu i zdrowia. Kopyciński z Twojego Ruchu. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. I Jacek Włosowicz, Solidarnej Polski. Wszystkiego dobrego na święta. Dobranoc. A za uwagę dziękuję także Bartłomiej Zapała. Do zobaczenia.